wojskowy. Byłem wstrząśnięty. Padni, to bomba. Paul i Patty wiedzą, co robić. Miałem nadzieję, że w chwili ataku będę z rodziną. Mógłbym im wtedy pomóc. Gdybym był w Białym Domu i musiał towarzyszyć prezydentowi podczas ewakuacji, pewnie spocząłbym na dnie krateru. Byliśmy na krawędzi wojny jądrowej, a mimo to Kennedy wciąż zażywał narkotyki, które poprawiały mu nastrój. Mówiąc obrazowo, kiedy trzymał palce nad atomowym guzikiem, Max wbijał igłę w jego ramię. Nieznane oblicza wielkich polityków. W październiku 1962 roku świat stał na krawędzi nuklearnej zagłady. Rosjanie budowali wyrzutnię rakiet na Kubie. Reakcja na ich poczynania zależała od prezydenta Stanów Zjednoczonych, który według niedawno ujawnionych raportów był całkowicie uzależniony od podawanej mu przez Maxa Jacobsona amfetaminy. W swoich wspomnieniach Jacobson pisze, że w czasie ryzykownej gry o przyszłość całego świata spotkał się z Kennedym kilka razy. U szczytu kryzysu nad Kubą zestrzelono amerykański samolot szpiegowski. Reakcja wojskowych była jednoznaczna. W sobotnie popołudnie 27 szefowie połączonych sztabów jednomyślnie zaproponowali prezydentowi atak na Kubę w przeciągu 36 godzin. To znaczy w poniedziałek. Wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, ale sytuacja wymykała się spod kontroli. Doradcy Kennedy'ego nalegali, żeby prezydent poparł swoje słowa działaniem. Chodziło o to, aby upokorzyć Chruszczowa, nie wywołując nuklearnego konfliktu. Teraz, kiedy wojna zbliżała się wielkimi krokami, Kennedy rozpaczliwie szukał wyjścia. Wysłał do radzieckiej ambasady swojego brata Boba, który zaproponował Chruszczowowi tajną umowę. Amerykanie zgadzali się wycofać część rakiet z Turcji, w zamian za co Rosjanie mieli zdemontować wyrzutnię na Kubie. Los świata spoczął w rękach Chruszczowa. Nikita Chruszczow uratował świat przed wojną nuklearną. Wiem, jak to brzmi, ale to prawda. To była straszna głupota. Mogliśmy wymordować miliony Rosjan i Amerykanów. Przewodniczący Chruszczow poinformował mnie dzisiaj, że wszystkie pociski zostaną wycofane z Kuby w ciągu 30 dni. W oczach świata Kennedy stanął twarzą w twarz z Chruszczowem. I to Chruszczow ustąpił jako pierwszy. Nikt nie wspomniał o tajnej umowie, umowie, która mogła zostać zawarta na długo przed tym, jak świat stanął na krawędzi zagłady. Eskalacja konfliktu oraz rosnące dawki steroidów i amfetaminy wyraźnie wskazywały, że Kennedy traci kontakt z rzeczywistością. Śpieszył się. Był pewien, że umrze bardzo młodo. Jego ulubionym wierszem był utwór Mam spotkanie ze śmiercią Alana Segera. Cytował go bardzo często. Mam dziś spotkanie ze śmiercią. O północy w jakiejś zapadłej dziurze. Gdy wiosna świat opanuje, solennie obiecuję, zjawię się. Kennedy zawsze uważał, że choroba w końcu go pokona. I mimo, że zginął od kuli zamachowca, stan jego zdrowia nie był bez znaczenia. Podczas jazdy otwartą limuzyną nosił gorset. Po pierwszej kuli, która przebiła mu gardło, powinien był upaść. Gorset utrzymywał go jednak w pozycji wyprostowanej.
aż do chwili, kiedy drugi pocisk roztrzaskał mu głowę, zabijając go na miejscu. Tak więc, gdyby nie gorset, mógłby uniknąć śmierci. Było krótko po 12, kiedy prezydencki samochód mijał fatalny narożnik. Przedawkowanie steroidów często prowadzi do zwiększonej tolerancji na ryzyko. Gdyby przeżył i wciąż zażywał narkotyki, efekty mogłyby być katastrofalne. To była prosta droga do zagłady. Ojcowie i matki własnymi ciałami zasłonili dzieci. Biorąc pod uwagę wyniszczenie jego organizmu, bardzo możliwe, że nie przeżyłby drugiej kadencji. Pani Kennedy, eskortowana przez dwie kobiety, trafiła do szpitala. Wszystko, co robił, robiłby móc żyć normalnie. Nie był zwykłym narkomanem, kimś, kto zażywa narkotyki, żeby zapomnieć o rzeczywistości. Po prostu chciał być taki sam, jak inni ludzie w jego wieku. Jedną z największych tragedii Johna Kennedy'ego było pragnienie przezwyciężenia choroby i pokazanie światu, że jest w stanie odnieść sukces. Pragnienie to zrobiło z niego narkomana i przyczyniło się do jego śmierci. Gdyby nie kula zamachowca, legenda Johna Fitzgeralda Kennedy'ego mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Najciekawsze, że pomimo poważnych kłopotów zdrowotnych, prezydent Kennedy odniósł sukces. Nie zachowywał się jak inwalida. Chciał żyć jak inni ludzie. I żył. Już za chwilę. Strach, szok i filmy wideo. Amatorskie nagrania przypadkowych świadków dramatycznych wydarzeń są często jedynym źródłem informacji o tym, jak było naprawdę. Tylko na Discovery World.